Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Pewnie się domyślacie, kto to jest, dlaczego Yumi jest na jakimś mutekim. Słuchajcie, to jest postać Zecika i zbliżają się jego urodziny, a jest teraz właśnie ten event, jeżeli chodzi o ulepszanie specjalisty. Także pomyślałam, że sprawię mu taki prezent, tym bardziej, że on ma pecha, jeżeli chodzi o ulepszenie SP i postaramy się mu tego SP-ka ulepszyć. Zobaczymy, co wyjdzie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. No i mam nadzieję, że się ucieszy, także nie przedłużam i zaczynamy. Słuchajcie, prawie bym zapomniała, ale chciałabym serdecznie pozdrowić Pro Elo Bambus. Dziękuję za sprzedanie mi endeków w tak ciężkim czasie, jak właśnie te ulepszanie SP, bo wychodzi na to, że wtedy nagle nikt nie ma tych endeków, zwoje są okropnie drogie itd., itd. Oraz dla Blantius, który właśnie pomógł mi się skontaktować z tą osóbką oraz dał parę piórek i FM-ów. Także kończąc na tym, zaczynamy! Także słuchajcie, SP, które będziemy ulepszać ogólnie, czekajcie, nie, to nie to. SP, które będziemy ulepszać, tak jak już widzieliście, to jest SP1. Natomiast jeżeli jeszcze coś zostanie, to wtedy ulepszymy SP4, tak? Także no, zobaczymy, czy wyjdzie jeden odcinek, czy dwa. Miejmy nadzieję, że ja będę miała większe szczęście niż po prostu on. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, we lost our purpose. Chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there. To a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way. Didn't have much, but nevertheless, we were true to each other. But now we don't even bother. I remember you being hopeful, but the tall waves have worn us down. And slowly we are drowning. That's why you need to come with me, with me, with me. Turn around 180 degrees and cross the sea. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, we lost our purpose. Chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there. To a place with no cares. We can turn this ship around. We can turn this ship around. All the way back home. So believe in me, I believe in you, and I just feel that this
Szczerze, że w tym momencie już sama nie mam pojęcia, co robić. Nie wiem, czemu mu tak okropnie nie wbija. Postaram się może przy Malcolmie, bo dzisiaj ulepszałam dla siebie Blue od Zera przy Malcolmie i szło naprawdę bardzo świetnie, ale jeżeli tak to wygląda, jak to wygląda, to ja nawet nie wiem, czy chcę liczyć, ile razy nie weszło naprawdę. Słuchajcie, ponieważ aż tak bardzo nie wchodziła mu ta piąska, pomyślałam, że może spróbujemy z łowcą demonów. Chciałabym, żeby po prostu on coś faktycznie z tego ulepszenia miał, także wyszło po prostu, wyjdą dwa ulepszenia SP. Nie chciałabym po prostu, żeby nic z tego nie miał. O, i widzicie? I już weszło. A nie, to teraz nie ten zwój chyba będzie. Poczekajcie. Tak, dokładnie. Także przynajmniej coś zdziałaliśmy na kolejnym SP-ku. Bo tak jak mówię, no chcę mu zrobić niespodziankę. A sami widzicie, jak to się dzieje, dlatego przepraszam, że tak nie tnę i wam tłumaczę, jak to wygląda. Natomiast przy takiej ilości upów, kochani, ja już miałabym od tak plus 14. Także widzicie, że no niestety ma naprawdę ogromnego pecha. Także kupmy jeszcze, co tam trzeba na te ulepszanie i to będzie... I to będzie, miejmy nadzieję, że szczęśliwy czas, po prostu. Także FM-ki jeszcze są, to piórek nie ma jak na razie, okej.
Próbujemy w takim razie dalej. Sorry, jeżeli to słychać, to akurat sąsiedzi. No i jest plus 11, jeżeli to też przeniesie na plus 12, to już będę szczęśliwa i zadowolona, bo słuchajcie, no zobaczcie, ile pieniążków poszło, żeby to wypić, także no come on, no stay, nie bądź taki złośliwy dla Zecika, proszę cię, wbij mu to SP na plus 12. Prosimy. Ach, pióreczka, no tak. I uwaga, uwaga, uwaga. Prosimy. Nie wyszło. Dobra, skoczymy Yumi, zobaczę, czy zostało jeszcze jakieś tam hajsiwo i wrócę do Was. Dobrze, już się, słuchajcie, bałam, że to pójdzie wszystko na marne, a to ostatnie hajsiwo, jakie jest. Także no, skoro nam jeszcze zostało, to próbujemy w takim razie do końca, może wejdzie na plus 13, kto wie. No nie, bądź taki, wejdź na... Ach, jeszcze pełni. Ile brakuje pełni tutaj? No kupmy tak z 20. Dobra, czekajcie. Sprawdzimy. Bo jak wydamy za dużo, a się skończą pieniążki, to będzie źle. No dobra, to teraz czego, ile nam brakuje? 26 FM-ów jest 6, czyli 20 FM-ów i jedno piórko, ok. Akurat 20 FM-ów. Ostatnia próba wbij na plus 13, proszę! No niestety, słuchajcie, kochani, także sami widzicie, jakie szczęście było moje szczęście. Mimo, że próbowałam nawet na jego końcu, a niestety, biedne, szczęście co do aspektów nie ma. Natomiast mam nadzieję, że mnie nie zabije, że nie zobaczę, ile razy mi nie upło.
i że prezencik mu się po prostu spodoba. Także to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli chodzi o Zacika, urodziny, to jeszcze troszeczkę czasu jest, więc to jest taki przedwczesny, można powiedzieć, prezent, ale szkoda by było po prostu ominąć ten event. No i to na tyle, także trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, że jeżeli chcecie pojawić się w takich normalnych pozdrowionkach, gdzie są już zwyczajnie odcinki, a nie, że muszę komuś podziękować, znaczy nie, że muszę, że po prostu czuję, że powinnam podziękować osobom, które pomogły, to pamiętajcie, że możecie zostawić hashtag dzwoneczek w komentarzu i jeżeli właśnie mnie zasubskrybujecie, klikniecie ten dzwoneczek i macie subskrypcję ustawioną jako publiczne, to wtedy ja widzę, że mnie zasubskrybowaliście i po kolei każdego do pozdrowionek biorę i linkuję Wam później odcinek, w którym zostaliście pozdrowieni. Także to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!